Policja poszukuje mężczyzny, który przetrzymywał kobietę w drewnianej skrzyni. 47-letni James Horn jest oskarżony o zabicie swojej byłej dziewczyny Sandry K. Sutton i jej 17-letniego syna Zacharego. Sutton powiedziała policji, że Horn przetrzymywał ją w drewnianej skrzyni, zanim udało jej się uciec. Zmusił ją do wejścia do środka przy pomocy noża i trzymał ją tam przez okres 4 miesięcy. W końcu udało jej się uciec i momentalnie poinformowała o wszystkim policję. 3 tygodnie później Horn prawdopodobnie wszedł do domu kobiety, zastrzelił jej syna, po czym zabił kobietę. Ukradł jej samochód i uciekł. Policja mówi, że zaoferowała Sutton ochronę, lecz ta nie chciała z tej propozycji skorzystać. Horn dalej przebywa na wolności.